Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i widzimy się w Neon Abyss. No szczerze, dawno nie grałem, ale nagle naszą mnie ochota, więc... co? Nie kojarzę tej opcji, ale dobra, no więc po prostu idziemy, gramy. Okazuje się, że mam jakieś przedmioty na start za darmo. Czyli to cały test, nie wiem co to będzie, nie pamiętam. Gram postacią, która ma 4 życia oczywiście, bo łatwiej, ja jestem lama. W ciągłości po takim czasie. Od razu też informuję, nie pamiętam sterowania. I przepraszam za ewentualnie kliknięcia myszki, ale sprawa się mocno pokomplikowała z tym, jak to się nazywa. Z moją myszką bezklikową, więc no, może dalej być słyszalny. Ale dobra, podstawowe to jest chyba broń. I tak, Air Force Medal. Kiedy jestem w powietrzu, więcej biję, a tutaj... aha. Mam uszka kulika, które pozwalają mi dodatkowy skok robić. Fajne połączenie. Dobra. Mam nadzieję, że gram na normalnym, a nie na trudnym. Ale zaraz się i tak zobaczy. Okej. Ciekawa sprawa. Nie ukrywam, wcześniej nie kojarzę, żeby to było sygnalizowane, gdzie oni się pojawiają. Ale dobra. Może trochę się zmieniło od tego czasu. Jajeczko. Dobrze. Okej, dobra, zdecydowanie się coś pozmieniało. Nie ukrywam, nie kojarzę tych przeciwników nawet. No przepraszam, czyli tak... czyli giera się rozwijała bardziej niż myślałem przez ten czas, kiedy ją zaniedbałem. Dobra, mniejsza z tym, tak się jak gramy. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej za chwilę. Dobra. Tutaj mamy coś. Poza teleporterem, czy nie? Chyba na pewno jest maszyna lasująca za 4 kryształy i kamień. No i oczywiście pokój skarbów. Na szczęście darmowy, bo to pierwszy poziom. Winogrono. A, winogronowy cukierek. Czyli dostajemy kryształ, kiedy wykleje się puste jajko. Okej. Nie wiem szczerze, może być, ale... znam lepsze rzeczy. Ale mniejsza z tym. Zajmijmy się po prostu swoimi sprawami w ogóle. Gdybym miał granat, to bym otworzył wszystkie. Tak to mogę otworzyć jedną. Mogło być lepiej. Czyli tak, nie ukrywam, nie jest źle. Małe. Dobra. Nawet nie wiem, co mam za bardzo mówić. Poza tym, że gra naprawdę zaczyna wyglądać inaczej. Względem tego, co kojarzyłem. No i temat z dawnych czasów. I? Powiem szczerze, nie wiem, czy to w ramach jakiejś aktualizacji większej, mniejszej, czy po prostu miałem pecha, ci wrogowie się nie pojawiali, chociaż są już od dawna dostępni w grze. Naprawdę mówię, nie wiem. I mniejsza z tym jednocześnie. Dobra, może co mniejsza z tym, to tak nie do końca. O, mamy bossa. I milion beczek wybuchowych, w których wypadają kryształy oczywiście. Bo co innego? Okej. Muszę na spokojnie. Nie chcę zrobić czerwonego kryształa. Okej. Będzie dobrze. Mamy fioletowy, dobra. Nie wiem, jak dużo mi się uda tego zapełnić, bo wiecie, już odkryłem bossa. I w ogóle, ale... może jeszcze się coś uda. Dobra. Ale póki co mniejsza z tym, no po prostu rozbijamy, licząc na nagrodę i... no. Jedź na to, że moja myszka nie jest zbyt głośna. Hu, szklep. I arena za granata. Szklep za 3 kryształy, niech będzie. Co tutaj mamy? O, gitarę kojarzę. Zielona czapka w kształcie kurczaka, czy kaczki. Serce i granat. Nie stać mi na nic. Co prawda widać, że jestem przeceniony, więc... jeśli się udało, to z chęcią kupił. W środku? Ło, kasa. Bo szczerze, czegoś takiego też nie kojarzę. Dużo kasy, serce i parę innych rzeczy. Dobra, mam 27, więc może uda się nawet uzbierać na gitarkę. Akurat ją kojarzę, nie będę ukrywał. Ale no, może uda się na nim uzbierać. Albo jeśli nie na nim, to przynajmniej na granata.
żeby potwierać to wszystko. Jest coś ciekawego? Przy okazji mocno nadwyrężone. No nie wierzę. Jak ja mógłbym tak zepsuć? Gdybym to otworzył, byłoby fajnie, ale tak to przykro mi nie. Ja otwieram arenę walk. Jak to pewnie dobrze kojarzycie, to arena walk jest czymś ciekawym. O, teraz trzeba ją aktywować. Się też pozmieniało. Au. No, nie bijcie tak kobiety, proszę was. Nikt nie wychowywał. Dobra, mniejsza z tym. Fal numer 1 zaliczona. Fal numer 2. Wrogowie, którzy widzę, że tym razem w głównej mierze strzelają. Nie będą do mnie strzelać. Ale na szczęście powinienem sobie poradzić bez większych obrażeń poza tym jednym półserduszkiem, które dostałem wcześniej. Trzecia fala, okej. Tutaj zaczynają się chyba największe kłopoty. Myślimy, że czerwone wersje były najgroźniejsze. Oczywiście mówiąc o podstawowych wersjach, bądź co bądź dalej, to są jednak wersje podstawowych przeciwników takie, że no... No nie nazwałbym to szczególnie jakimś zaawansowanym. Dobra, podstawowych przeciwników, którym nie nazwał zaawansowanym. No, oczywistość, ale no. Wiesz, chodzi o to, że to dalej są jeszcze zwykłe przeciwnicy, a nie jakieś... Nie wiadomo jakie... Wymyślne przeszkadzajki, które można spotkać, ale nie trzeba koniecznie. I co my tu mamy? Serio? Tylko tyle? Dobra. Gitara się nie byle wiem jak działa, więc wezmę to. I chodźmy otworzyć te dwie skrzynki, chociaż tam. Przed bossem oczywiście. Jak już dojdziemy do bossa, to raczej to jest mój koniec. Oczywiście musiałem dostać obrażenie, bo jakby inaczej. Dwa kryształki i... Co jeszcze było? W sumie nie wiem. Dwa kryształy i coś. Mniejsza z tym. Miałem pewnie monetę. No ale trudno się mówi. Nie udało się osiągnąć prawie nic. To teraz idziemy na bossa, pokazać tą moc po prostu, okej. Bogu pigułów. Czy się zmienił? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Żeby nie było bossa, kojarzę. Ale poza tym, że go kojarzę, to nie wiem, czy on się trochę zmienił, czy nie. Chociaż nadal wydaje się być taki prosty jak wcześniej. Oczywiście musiałem dostać obrażenia. Nie, żeby to był problem. Ale no niestety musiałem dostać po prostu. Okej. I teraz spadaj tu. Dziękuję bardzo. Dobra. I śmierć dla bossa. Co? Mhm. Aha, zbiera serce i daje mi te serce specjalne. Jak ginie, to losowy numer i losowa ilość serca podniosło mi co? I nic? Nie. No i więc kolejne serce. Bo oczywiście nie mogłem dostać nic lepszego od bossa. Jak zwiększenie życia? Okay. W takim wypadku jeszcze mogę spróbować. Czy jest sens tutaj grać? Myślałem właśnie o tym, żeby zagrać, ale w sumie. Na. I tak nic z tego nie zrobię, więc. Idziemy. Podstawową bronią. Zwierzakiem, który jest bezużyteczny i bez czegokolwiek, co pomaga. Dobra. Podamy ponownie. No i widzę, że tutaj jedno przejście, tam dwa, więc idę oczywiście tam, gdzie jest jedno. Okej, okay, widzę misiaka. Jeśli mylą gdzieś szczelą, więc trzeba go szybko unicestwić. No i tam u góry też takie jakieś maszyny, które szczelują. Nie powinno być z tym problemu wielkiego, jeśli to uwalimy szybko właśnie. Na to się udało. I co mam w krzynce? Seeds of Stone? A. Czy te moje pociski tworzą platformę? Fajne.
Ale czy przydatne? Tego nie wiem. Okej. Arena walk za jeden granat, albo za dwa, nie jestem pewien. Na szczęście za jeden, więc możemy iść. Poczekałbym z tym może, ale dając mnie coś poczekam, to potem już nie dożyję tego momentu, więc lepiej jeszcze póki mam okazję, co. No właśnie. Zająć się tym wszystkim. Teraz czerwoni. Oj. I już jakiś taki bardziej zaawansowany znowu. Oczywiście musiałem dostać pół serduszka. I dużo. Te małe są bardzo wredne, jeśli się nie mylę, więc lepiej je wyeliminować, póki jeszcze jest okazja. Okej, a te ośmiornice są spokojne z tego, co widzę, dopóki się ich po prostu nie ataknie. Więc w ramach możliwości starałbym się ich nie ataknąć za szybko. I co mamy? Puste. Ja w skrzyni. Moneta. Dużo. No i nie, ale to znowu nie jest nic, czego bym potrzebował, a tym bardziej, co bym chciał, więc... No. Doceniam tą nagrodę, Gierku, ale proszę, daj mi coś lepszego. Brawo, sam wskoczyłem sobie w pocisk wroga. Dwa razy. Nie, mój dawny pseudo-skill niestety nie działa. Okej. Zombie siostra. Przynajmniej cokolwiek. Skrzynka za... Dwa kryształy to bierę. W środku granat i monetka. Podwójny skok, więc damy radę. Kolejne serce. Serce, jajko. Przecież to jest jajko. Czym ja tu widzę serce? Oczywiście musiałem dostać znowu obrażenia. Kryształ. Kot podniósł to. Dostałem jakieś zarażone serce. Dalej nie wiem, jak one działają. Ale tak, dostałem. Może w końcu za jakiś czas się dowiem, jakie są efekty. No i liziem dalej. Co? Ktoś mi wyjaśni, co się stanęło, co był za misiek? Wiem, że nie poszło za dobrze, ale tak czy chciałbym wiedzieć, co to był za misiek, bo tego nie ogarniam. Dobra. Druga salka, czyli pewnie znowu będą przeciwniki. Jakieś niebezpieczne bardzo. No proszę. Czemu mam dwie zombie siostry? Aha. Jak zostanie trafiona, to się rozdziela na dwie. Fajna funkcja, tylko... Oznacza to tylko tyle, że szybko będę ginąć. I w dziwne miejsca wlatuję, nie wiem czemu. No dobra. Jeśli dostanę klucza, to mogę iść do pokoju skarbów. Ale niestety, jak dostanę klucza, a to znaczy, że muszę znaleźć sklep. I mieć nadzieję, że sklep nie będzie zamknięty na klucza. No, swoją drogą nie wiem, czy wcześniej były jeszcze oznaczenia, które coś piękne. Ram aktywowane, żeby nie stracić tego wszystkiego. I puste. Swoją drogą nie wiem też, czy wcześniej coś się wyświetlała ciągle wersja, czy nie. Polsko inny mówię, nawet jeśli wam się wydaje, że ta wersja może być jakaś dziwna, czy coś, prawdopodobnie jest to za sprawą tego, że mam to z X-Plock, z grob przepustki. I co my tu? Nie wiem, co to, ale no. Nowa broń. Song of Joy. Dobra, czyli jeśli aktywuję, to dostaję możliwość surwania w tym pokoju, tutaj kluczyk, tak. A ogólnie jak to działa? Poza tym? Nie wiem. Okej. Nie jest to może najlepsze, ale powiedzmy, że okej, bo jak mówię, muszę sprawdzać nowe bronie, jak jest okazja. O! Jajka, super. I przy okazji możemy powrócić teraz po to, żeby otworzyć więcej. I ze dwa kryształy. Dobra, kluczyk i jajko. Udało się. Nie dosyć, że to jeszcze mam fioletowe zaliczone. Go board, a tutaj mamy Heart of Fire. Wezmę to. A, jedno odżycie. No szczerze nawet nie wiem, czy co.
co oznaczało, czy to już miałem wcześniej, czy nie, ale tak bardziej mi się podobało niż jakaś tam plansza do gierki jakiejś, więc no. A po co idziemy? Oczywiście ten kluczyk na pokój skarbów i co? Uśmiechnij te bomby. A, moje granaty będą usuwały pewną arenę. Co ma arenę, no. Ten obszar będą wyczyszczać z pocisków. Fajnie, tylko że mam jeden granat, więc no dzięki gro, ale jednocześnie nie dzięki, bo on to się przydał. Tutaj jeszcze trzy jajka, nie, gra mnie rozpieszcza z tym akurat. Więc dobra. No to idziemy na bossa. Oczywiście domownicy musieli przerwać. Na całe szczęście już wszystko załatwione. Okej, sam bug ekranów. Widać, że bossów znowu trafią tych samych. Pod każdym względem. Może mają jakieś inne fazy, czy trochę inaczej działają, nie wiem. Ale no... jak na razie wszystko z tego, co było, to kojarzę, niestety. No bo liczyłem na jakichś bardziej nowych bossów, czy coś. O. No oczywiście otrzymuję pełno obrażeń, bo jakby inaczej. Jak zwykle. Ja tu mogę paść. Nie padnę, dobra. Pain drop. Okej. Okay. Jeśli strzelam, jest silniejsze. Ale mam jedno serce. Nie, to nie zwiastuje to niczego dobrego. Poza tym, że fajnie strzelam w ogóle, ale no. 30, aha. Nie wiem, czy ta broń jest lepsza niż to, co miałem wcześniej. Wiecie, to co mam teraz, ale... zaryzykuję, biorę. I przy okazji też... można powiedzieć, po części odszczekuję to, co mówiłem wcześniej o... przedmiotach z bossu, bo nareszcie dostałem coś fajnego, a nie tylko plus jeden do serc. Chociaż nie wiem, teraz to plus jeden do serc bo chyba bardziej przydało niż to, co mam. Nie, jest dobrze. Tam tak. Trzy serca. Ale przynajmniej odżyłem. Straciłem kota też, ale mam dużo tutaj. Więc to piątym powinno być problemem. Jeszcze więcej serc. Super. Chwila. Jajko. Muszę jajko wziąć. Przez chwilę zapomniałem w sumie o tym, że miałem tego kota. Ale no. Też o tym, że miałem. Nie, że miałem kota, tylko bardziej chodzi o jego funkcję, że ginie, co daje. Sporo. A poza tym, że o tym zapomniałem, to zapomniałem też o tym, że miałem też odżycie. Uwaga. I co my tu mamy? Kamienną skrzynię, serio. Musiałem coś lepszego. Typu kluczyk. Okej. Może tutaj coś znajdę przynajmniej. Jeśli ta broń była celniejsza, to byłoby super. Oczywiście, że nic. A co innego? Jeden kryształ? Nie mam. A na czerwoną ścieżkę powiem szczerze, że nie będę szedł. Po prostu moim zdaniem jest... w tej mierze nieopłacalna. Bo nic, że muszę serce oddać. Albo tam mi się ten pocisk trafił, albo nie wiem co. Mówiłem, że nie chcę, no ale niestety. W niektórych sytuacjach jestem zmuszony to brać. Od razu lepiej. W sumie pamiętam, że to się powinno... w sumie, że to ma swoje nazwy, to fioletowe, czerwone to jest naprawdę... nie wiem, czy to jest mądrość, czy coś tego typu, a tamto drugie to jest po prostu... przemoc czy brutalność, ale mniejsza z tym. Czemu to jest takie niecelne? Coś mi powie? I uwaga. Był doktor. Aha. Czyli teraz zabiera serca, ma szansę dawać tarczki. Super. Tutaj co mamy? Cztery kryształy. Tutaj powiem szczerze, że nie płaca grać. Jeśli się uda wygrać, to będzie super. Dobra, jeszcze dwie próby.
ale więc i tak mi nie stać. Oczywiście musiał się zepsuć. Zabrać mi pieniądze i się zepsuć. Też nie głupie, jedź nie fair. Tego wroga powiem szczerze, nie wiem czy kojarzę czy nie. Już nie pamiętam go, ale może był już wcześniej. Myślę, że pół z tego jakby inaczej. Szczęścia nie mogę mieć za dużo. Teraz skarmiam go pełno wcześniej. Może blokować pociski i może wystrzelić dwa pociski, kiedy jest zaatakowany. No szczerze, me. Mamy bossa i mamy arenę. Arena znowu na jeden. Więc idziemy. Ale zanim arena, no co? Bo ja będę oszukiwał. Najpierw muszę otworzyć to. Mamy klucza, super. Tylko, że to już nie pomoże. No i zaczynamy zabawę w arenę. O nie! Na całe szczęście to będzie łatwe, jak my są teraz już w dole. Ale mogą nieźle się namieszać i mogą przegrać się nieźle. A cóż. Aha. Teraz jeszcze tak poza obracaniem się. Czy nie poza obracaniem się, tylko przy obracaniu się wyrzucają pociski. Nie. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Momentami. Momentami za to wydaje mi się, jakby chciała po prostu, dając mi dobre rzeczy, opoktować za to, że mnie nie lubi. I żebym przestał mówić, że ona mnie nie lubi. No wiem, że to naprawdę RNG w ogóle, ale ja lubię sobie tak marudzić, więc mam nadzieję, że do tego przywykliście, jeśli nieco. Przykro mi, ale ja tego nie zmienię. I tak, raz dostałem shuriken. Duża moneta, super. Ora. Tylko czy to pomagam w jakimkolwiek sensie, w jakikolwiek sposób, w ogóle jakkolwiek? Właśnie nie sądzę. Ja potrzebuję innych rzeczy niż monet. Znaczy, okej, jeśli znajdziemy sklep, może za monety będę mógł coś kupić, co mocno zmieni moje życie, że tak nazwę, ale... No, na obecny moment nawet nie wiem, gdzie tu jest sklep. Więc no. To, że właśnie mam monety, to nic nie zmienia. Dobra. Krzynka i kamienna krzynka, którą nie mam jak otworzyć. Było warto. Moim zdaniem było warto i to bardzo nawet. Pomijając kwestię, że teraz pewnie znajdę pełno kamiennych skrzynek czy jakichś rzeczy zamkniętych na kamienne drzwi. Wiecie, te pęknięte kamienie. Przez co, co z tego, że mam klucze, jak będę potrzebował właśnie... No jak to się nazywa? No, no bomb! Czy jak to inaczej się nazywa? No granaty chyba. Tak, granaty, tak. No dobra, kolejny wielki pokój, czy pewnie... Wielcy przeciwnicy, dużo przeciwników, wielkie niebezpieczeństwa, śmierć, tego typu rzeczy mi czekają tutaj. Może się jakoś jeszcze uda przetrzymać to wszystko. Super. Super. Pociski nie chcą tworzyć mi teraz platform. Dopiero teraz się zauważyłem, ale meh. Powiem szczerze, że ta broń mi jednak nie jest aż taka dobra jak myślałem. Przynajmniej nie do tego co miałem wcześniej zdobyca. Telefon? Jak jestem w płocie, to bije podwójnie obawienia mele. Jest to przydatne, no nie powiedziałbym. Szczerze, ale... Okej, okay, przynajmniej jest. Może kiedyś jakimś cudem to się przyda. Myślę, że to się będzie przydawało nawet wtedy, kiedy tego nie zauważę pewnie, że się przydaje. No. Nie mało zwracam uwagi, czy jest... Czy w obecnym momencie moje obrażenia pochodzą z pocisków, czy z właśnie mele. Melej, nie wiem jak się to wymawia do końca, ale mniejsza z tym. Ważne, że znaleźliśmy pokój skarbów. Owca, o, elektryczna. Potrójny skok, super. Tylko, że po co mnie co? Ja potrzebuję lepszych rzeczy niż jakieś dodatkowe kolejne skoki. No co mi to da? Oczywiście musimy kraść. Kradzie jeden, zły niedobry. No właśnie, co mi to da, żebym mógł skakać 50 razy, daj mi na to, jeśli zginę, bo bym pół serduszka. Teraz potrzebuję życia i czegoś, co pozwoli mi lepiej sobie radzić z problemami na zasadzie
lepiej sobie radzić, wiecie, w sytuacjach, gdzie muszę zaatakować czy coś. Dobra. Dobrze. Dwie skrzynki otworzone, kamienna skrzynka zamknięta. W sumie. Ciągle mnie interesuje, co dalej z nią. Ale moja teoria się potwierdziła, jak widzicie, mam pełno kamiennych skrzynek, kiedy nie mam bomb. Zresztą tylko znaleźć sklep. Po sklepie oczywiście bossu. I zobaczymy, dokąd dalej to będzie prowadzić. Oczywiście, musiałem sam wskoczyć na pocisk wroga. Wow. Mamy mumię trzeciego poziomu. Oczywiście to trafiłem, przez co musiałem jeszcze tutaj zapłacić życiem. Pociski przeładowanie, powiem szczerze, chyba to nawet wezmę. Już muszę to wziąć, jeśli to kupiłem. Szkoda było zmarnować. No i ogólnie, jeśli zarobię jeszcze 7 monet, to tam będę mógł podejść. Jeśli zarobię, to nie podejdę. Muszę tylko zobaczyć, gdzie co jeszcze było. Widzę, że w arenie chyba coś zostawiłem, więc to... pojedyncza monetka, no szkoda, że pojedyncza. Gdyby była to ta większa, ta, która byłaby 5 i jeszcze jakaś taka dwie mniejsze, to byłoby fajnie. Właśnie, jestem przy okazji przybożcy, co? Mogę lecieć od razu. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Nie przeczytam imienia, ale wiem, że jest boginią hazardu. Tym samym wiem, że to jest coś nowego. Właśnie, po prostu na coś nowego czekałem. Myślę, żebym miał wygrać, ale... ja pewnie zginę. Chociaż... aha! Power Diamond! Mhm. Lepsza broń, zwiększ obrażenia. Dobra. Wow. Przeżyłem. W takim wypadku... zobaczmy, co jest jeszcze w innych miejscach. Może gdzieś zdobędę właśnie w ten sposób jakieś... te wszystkie... jak to się nazywa? No jasne. Pieniądze chciałem powiedzieć, że może uda się zdobyć, ale nie sądzę. Chyba, że zniszcząc to wszystko. Oczywiście kryształ, bo jakby inaczej. W takim wypadku jeszcze jedno, co zrobię, to chciałbym sprawdzić, jak działa ta trąbka, że tak nazwę. W wersji ulepszonej. Dobra, oczywiście zostawię sobie to, ale no. Skoro jest sytuacja, jaka jest, biorę serce, no i lecimy na kolejny etap. Miejmy nadzieję, że się uda. Nie tu. Od razu lepiej. Kolejny etap, poziom 4 z... mhm. Widzę już arenę walk. Oczywiście. Zdecydowanie to, że ta broń się przeładowuje, nie jest niczym dobrym dla mnie. Co? Zabójczy perfum? Zwiększa obrażenia, kiedy ciebie podąża. Kiedy zginie, a przez chwilę zwiększasz bardzo mocno swoje obrażenia. Okej. Jest tu dosyć sporo nowości, teraz mogę już naprawdę potwierdzić. Patrząc na to, wiecie, wszystko. Jak nazwać, ten jeden kamyczek się oczywiście nie zniszczył, który bym najbardziej chciałem. Okej, dobra. Kolejna jakaś broń. Koronka i inne rzeczy. Powiem szczerze, wezmę chyba broń, tylko będzie okazja. No obecnie ta broń, którą mam, była czymś dobrym. Pod żadnym względem nie chodzi tu o obrażenia, tylko wiecie, to przyładowywanie. To jest po prostu kwintesencja tego, co mi nie pasuje w tej broni.
Dobra, stać nas na nią. Nawet nie będę czekał. O, przy okazji mam granaty dwa. Zapomniałem o tym, co będę mógł tutaj teraz otworzyć wszystko. Ale zanim coś to... Nowa broń. O, co? Serce mogą być przechowywane i wyrzucane, nawet nie wiem, o co chodzi. Dobra, zdecydowanie lepsze. Najgorsze. Jak tu wejdę, to poświęcę to wszystko właśnie. Tak? Za monety i jajko. No, chciałbym, żeby się płaciło. Niekoniecznie, ale dobra, niech będzie. Tutaj gdzieś widzę, że powinien leżeć granat. Granat za granat, bardzo zabawne. Nie, nie zrobię tego. Za to mam granata, to mogę wejść na arenkę znowu. Zobaczymy, jak tym razem sobie poradzę. I już powiem szczerze, ta broń nawet jeśli mogła być gorsza w obrażeniach, moim zdaniem jest lepsza. Mogę strzelać i... Jakby się wydaje, że są lekko namierzane. Jeśli naprawdę tak jest, to fajnie. Łatwiej jest coś strzelać. Oczywiście dostaję jeszcze więcej obrażeń. Bo jakby inaczej. Ja nie umiem w takie gry grać, naprawdę. I 50 monet. Fajnie. A nie, tym razem to było 10? Chyba 10. Już myślałem, że znowu 50. Bez sensowe, ile ta moneta jest warta. Dobra, mniejsza z tym. Zajmijmy się po prostu przechodzeniem jak najdalej się da. No i oczywiście nie umieraniem. Bo nie umieranie to chyba najważniejszy element tej gry, tak w sumie. Mogę przynajmniej tworzyć dalej tym ściankiem, w sumie. Wziąłem broń, nawet nie sprawdzając, czy mogę właśnie tworzyć to wszystko, ale na szczęście funkcja się zachowała się. Dobra, aktywuj od razu. Może uda się nawet właśnie mądrość, czyli fiolet tak zwany, uaktywnić. Jeśli tylko znajdziemy jeszcze jedno, może dwa takie urządzenia. A tu mamy monetkę i nic więcej, niestety. O, kryształ, dobra. Póki widzę kryształ, to trzeba go brać. Potem zapomnę o nich, będą problemy. Z tego póki skarbów, co znalazłem? Okej. Okay. Powiem szczerze, nie kojarzę, żeby ten przeciwnik miał tę funkcję. Więc no. Znowu coś nowego dowie o tej gierce. Super. Nie mam tarczy, czy teraz tylko dwa skoki, a nie trzy. I ja mam przy okazji lekarza, który będzie dawał mi ciągle tarczki. Zamiast za życia. Nie ukrywam, niedobrze to jest. No i jeszcze wrażenia, dawaj to. No dawaj to, czekam tylko na to, żeby nigdy jeszcze nie zdobyć fioletowego. Sam sobie robię to krzywdę, że tak nazwę w tym. W tym narzekam. Ale dobra. Super. Aby naprawdę się zmienił te ataki, albo ja naprawdę słabo znam tą grę. Coraz więcej wrogów pluje po prostu laserem przed się. Co to jest? Okej. Widzisz, ta gra ma coraz więcej inspiracji z Isaaca, czy tam innych gier tego typu. I właśnie są przeszkadzajki, które są. Będą tak długo aktywne, jak długo się nie zniszczy wszystkich wrogów na planszy. A teraz zobaczymy, co mam w tym miejscu. Kij golfowy? ...8%, 99% i... kryształy tym dalej. A tutaj miejsce na kryształ oraz zwiększa wrażenia. Fajnie. To szkoda, że perfum mi zginął. I dobrze, mamy pieniądze. Więc może nawet zobaczę, co tutaj się kryje się. Za tym przedmiocikiem, który był tym razem w sklepiku. Była to chyba korona? Jeśli tak, to nie chciałbym pomyśleć, że tego brać. To normalnie bym chciał koronę, ale... zobaczę.
super. Twoja broń bije więcej, jeśli masz pełne serca. Chciałem ogólnie chyba pełne życie bardziej niż pełne serca. Ale dobra. Nie najlepszy wybór na teraz, ale dobrze. Postaram się jak najszybciej zmienić, żeby to zadziałało. Chociaż raczej nie tym razem. No nie ukrywajmy się, ciężko będzie mi teraz to wszystko nadrobić. Chciałem w sumie odzyskać bardziej niż nadrobić. To może lepiej już, nawet nie ma co gadać, marudzić, idziemy na bossa. Bóg biter coinów, nie pamiętam imienia znowu, ale boss znany wszystkim. Trzeba zbierać kasę sumę na koniec, jak on wypływał, bo inaczej będziemy potem wsysał i to chyba jakoś zwiększa obrażenia czy coś. Oj, nie, nie. Jaka głupota. No szczerze, nie było źle, ale i tak zabiłem. Tak, tak, nie zapomnieliśmy to wymienić. To są jakieś osobne opcje? No to, że w rozwoju chyba się trochę zmieniło. Nie chyba, ale zdecydowanie to wszystko inaczej wygląda. Jest droższe, a jednocześnie jest inne. Tego nie miałem jeszcze? Dobra, to szybko to ulepsza. Aha. A w nim o co chodzi, ale niech będzie. Z darmo coś dostaniemy, no i w sumie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobała cyka. A podróż też, jeśli chodzi o serię. Takie w sumie fajne dla misty podejście. A, ja mam harda włączonego. Basement? Office? O co chodzi? Czy ja grałem na hardzie? Nie mam co chodzi z tym office'em, ale okej. Basement? Coś, nie wiem co to. Co? Mhm. Mogę zobaczyć chyba jakiś przedmiot, klikając E. Nie wiem o co tu chodzi. A, tu można po prostu podglądać przedmioty. W zasadzie wypróbuj albo zablokuj. Gdzie ja też mogę? Dobrze, zacząłem rozumieć, nie mogę blokować rzeczy, których nie lubię, żeby się po prostu nie pojawiały. Dopóki nie będę miał achievementów, jeśli za dużo takich rzeczy. Są dwie różne wersje z tego, albo bardzo podobne rzeczy, dobra, mniejsza. No fajnie, że dodali takie opcje. Teraz grę można bardziej sobie dostosować do swoich potrzeb, ale wszystkim tym będziemy się interesować może w kolejnych odcinkach, jeśli one będą kiedyś. A na obecny moment to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.